to porozmawiajmy jeszcze o You Can Dance. Dobrze. Jak przed następną edycją, bo ona się zbliża wielkimi krokami. Zbliża się wielkimi krokami, ja już się nie mogę doczekać, już jestem gotowa, mam energię na to, żeby te castingi, przez te castingi przebrnąć, bo to jest najcięższy etap pracy, bardzo wyczerpujący, od porannych godzin dziennych do nocnych godzin. Jest ich tylko kilka. Jest tych castingów chyba 5, ale tym razem zmieniamy zasady i będziemy troszeczkę dłużej siedzieć z uczestnikami. Także zaczynamy już w grudniu, ja serdecznie zapraszam na te castingi, ja już się nie mogę doczekać. A co sądzisz o tej sprawie, że do jury ma dołączyć ponownie Weronika Marczuk? Wiesz co, ja nie miałam okazji być w You Can Dance, kiedy Weronika była jurorem, także kompletnie nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Ja uważam, że jeżeli takie jest założenie, to tak będzie. To nie są moje decyzje, wiesz, to nie są moje interesy. A za kim jesteś, za Weroniką czy Kingą? Ja szanuję bardzo obie kobiety, ale ja jestem za Kingą, bo Kinga mnie wspierała przez ten cały czas i dzięki Kindze prowadzę ten program. Ale jeżeli chodzi o Weronikę, wydaje mi się, że jeżeli będzie 4 jurorów, nikomu to nie zaszkodzi też. A, i moja płyta w marcu. A, no właśnie, powiedz coś jeszcze o płycie, jeżeli, wiesz, nie chciałam pytać, bo... Nic nie było słychać. Tak, nie. No teraz singielek Go Crazy bardzo fajnie sobie radzi. Wiem, że jest w rozgłośniach radiowych, teledysk leci w stacjach telewizyjnych, muzycznych, także bardzo się cieszę. Ci przerwę na moment, bo to wróćmy jeszcze do tego tematu twojej piosenki poprzedniej. Hałasu? Tak. No. Którą skrytykował ostro pan Młynarski. Mhm. Co ty o tym sądzisz? Pan Młynarski ogólnie wyraził swoją opinię na temat mojego występu w Opolu. Jesteś zadowolona z tego występu? Wiesz co, ja jestem zadowolona z tego, że miałam szansę i zaszczyt wystąpić w Opolu. Na pewno nie, ja zawsze jestem z siebie niezadowolona. Ja mam od siebie chyba największe wymagania i na maksa mnie zżarł stres. Kompletnie nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. Totalnie się zgubiłam na tej scenie. Ale pierwsze koty za płoty i jestem bardzo zadowolona, że miałam taką szansę, na pewno. I płyta w marcu. Płyta w marcu, single Go Crazy już jest w rozgłośniach radiowych, już leci teledysk w stacjach telewizyjnych. Następny single na nowy rok, także ja już się nie mogę doczekać. Wiem, że wam się spodoba. Pozdrawiam wszystkich widzów WPTV i ciebie. O, dziękuję ci pięknie. Moja piękna. Dziękuję.